Cześć, dzisiaj sobota, aha, tu już, o, tu mamy, 2 grudnia i tak, byłem na obiedzie, kamerę wziąłem od razu, takie te, wiecie te, o, gdzie mam śrubkę, gdzieś mi tu spadła, kurczę, dobra, inną wezmę, teoretycznie to takie jakieś te kości mają być, o, to się jest za krótka. Tutaj do tego w to mają włazić, ale te są, no wiecie, z noża tokarskiego robiłem, tutaj tak obchrępałem to, pociąłem na kawałek, bo to z noża 4 sztuki sobie zrobiłem w jednym tym zamocowaniu jak miałem, ale to takie, wiecie, no nóż był tutaj wyłupany jakiś, może tam nie będzie potrzebne, ale przed obiadem tutaj jeszcze sobie wziąłem, to poszlifowałem. Kurczę, trzeba, oj, szlifierkę magnesową. Zobaczcie. Bo to wiecie, za duże. Papier na krążku chyba, ale dobra, bo jeszcze druga strona mi została, to czekajcie. Właśnie, to tu wszystko teraz w tym syfie. Tutaj na razie będzie, odkręcę i to z drugiej strony jeszcze podejrzewam, że wiecie, ja to szlifuję, żeby to równe było, ale o, tutaj te dwa boki też mam przeszlifowane i te dwa boki też mam przeszlifowane, teraz jeszcze to by może tak tu farba złazić z noża. No dobra, no trochę jeszcze, żeby ładniejsze było. Dwa do kupy sklapnę. Trochę by... O, młotkiem tutaj przyfastrygować po tym. O, co to takie luźne jakieś? A nie, już nie jest luźne, bo to trzeba tylko dociągnąć trochę bardziej. Ale jak będzie trochę luźne, to też nic nie szkodzi. Może jeszcze tutaj przyładuję. Dobra, tak myślę, bo kamerę mam z magnesem. To wiecie, tutaj zaraz. A nie, tu może chwilę tak to stoi. To pewnie wszystko będzie zasłaniać. Ja, może. Dobra, rękawice sobie ubiorę. Trochę tak tylko tutaj liznę, żeby to ładniejsze było, bo podejrzewam, to już tam luźne będzie, tylko to właśnie muszę tak tu trochę podjechać i teraz dopiero włączyć, bo tak to nie mam jak wjechać, bo papier ścierny zrywam.
wystarczy. Nie wiem, czy to gorące tutaj nie będzie, ale może być gorące. No, trochę odimadła pokaleczyłem tutaj szczękami. Ale o, tam takie jakieś. Idziemy przypasować do tego. Poczekajcie się to. O kurde, się nie da w rękę tego chwycić. Dobra. Tak. Tutaj wyłączę. Nie widzicie to. Do takiego czegoś. To już by była potrzebna szlifierka do płaszczyzn magnesowa, czy tam magnesówka. No ale wiecie, jak się nie ma co się lubi, to czekajcie, tu jest powyłączane. Teoretycznie tak, zapalę lampkę. Nie podoba mi się, cieknie gdzieś tutaj, kurczę, z tej frezarki chyba olej spuszczę, będę to. Znaczy tam z tyłu to wiem, że silnik z tym jak jest złączony, z tego sprzęgiełka leci. O i to są. Ła. To są poszlifowane. A to nie są poszlifowane. Takie. I tu takie. A te boki to ja ciąłem tutaj normalnie. Tarczką, kątówką jechałem. A, dobra. I zobaczymy. Teraz to. No właśnie, to jest to, kurczę, robota. Do lampy to się. Patrzcie. Dekiel od lampy, klosz. Jakiś aluminiowy, bo się magnes nie chce trzymać. O tutaj, gdzie to indziej się przypiąć. Dobra, tak. Bo wiecie, tutaj sobie kupiłem takie oryginalne, szlifowane. Tutaj wimadło w tą podstawę dwa mam wstawione takie wimadło. To chyba tutaj rowki są 14, a tutaj do tego chyba 16 to wychodzi. No ale one za niskie są. Jak wstawię, to tam ledwo co wystaje. Dlatego takie długaśne musiałem, czy wysokie porobić. Tutaj sobie gwintownikiem te otwory poprawiłem, bo poczyściłem w sumie, bo to takie było też tam. Co to, śruba za długa? I na drugi bok sobie obkręcę. No, będzie tyle. Dobra, drugą śrubkę. Coś takiego. Tak to generalnie na warsztacie tutaj nie siedzę, nie działam, bo nie mam chęci i zacięcia. A nie mam, bo już się trochę zaczęła praca na tym. Co to teraz tutaj kurczę? A, za szerokie, dobra. Dobra, to czyli. Żeby mi ten fres nie wypadł, bym wam pokazał, dobra, jakoś to. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak lekko bym musiał to chyba na skos zrobić tutaj te na dole wewnętrzne krawędzie. Bo to jest po to, żeby to wlazło
Tu wiecie tak w ten, ale patrzę, że brakuje. No dobra, to będzie trzeba zeszlifować jeszcze. Oprawki jakieś tam ciągle napływają, że to też bym mógł na tego jakiś warsztatowy wyścig zbrojeń nakamerować, ale będzie wszystko, znaczy wszystko to wiecie, cicho, tak zobaczymy jak to, no nie wejdzie, o, tak to już bardziej zabiera tu, ale mówię, to jeszcze muszę wtedy ściąć albo zeszlifować, bo, ale to sobie muszę wkręcić, zmierzyć tutaj jaki jest ten rozstaw, odtąd, gdzie to tu pokazuję, od tej krawędzi do tej, i żeby takie zrobić jak tam jest, bo tak z ciekawości, a wchodzą, a widzicie to, tak trochę tutaj z tej strony chyba to pilnikiem przeszlifowałem, oła. No jakby ogradować, to by też z tego było, dobra. To jest jeszcze tutaj do poprawienia, bo mówię, tutaj się nie mieści, tak tutaj i tutaj się nie mieści. I jeszcze co do tych naszych oprawek, czpienie frezarskie. Z moich obserwacji to jest tak, taniej by było kupić maszynę na 50 stożki niż na 40, bo 50 stożki, zresztą to, a może później pokażę, czy tam w telefonie gdzieś mam porobione zdjęcia, to po 30 zł można kupić, mówię o używanych, nie jakieś tam z demobilu, bo to wiecie, u mnie to dla amatorskiego używania to ja nie będę bulić nie wiadomo ile za ten, za taką jedną oprawkę z 200-300 zł, czy jeszcze więcej, no to trochę kurczę mało ten, mało uzasadnione zakupy by były, że biorę wszystkie takie z tego, dobra, gdzieś tam z demobilu. Wczoraj przyszła, sobie kupiłem taką nasze MK4 jest na tarczki do cięcia, takie te wiecie, do frezowania, ja mam tych tarczek tam, to co tam kiedyś te 200 kilo frezów kupiłem na palecie, to tych tarcz takich Globusa mam, no żeby wiecie, tarczkę i z MK4 jest na SK czy tam ISO 40 w ten, że dwie oprawki w komplecie z dużą śrubą i to już takie też będzie, dobra, idę, bo to później może coś jeszcze nagram, jak to do kupy tutaj ten spasuje. No jeszcze sobie drugi taki tutaj na Morsa trójkę jest, przyniosłem, nie, a nie, w las, o. Kurczę, żeby to nie spadło. Nie, będzie na bogato. Nie wiem, tu może zrobię to jakoś takie faski, czy co, na półokrągło, bo czasami wiecie, jak mnie tu za brodę wkręci frez, to jeszcze tutaj o to się pokaleczę. Ten też włazi. O! Takie coś. Tak myślałem, jak to jeszcze tam szlifowałem, ostatnie szlify teraz robiłem, bo to byłem piec wyszlakować najpierw, ale to chyba będzie w jednym filmie. Zaraz dostaniesz. Poczekaj. To tak, w piwnicy mam takie tam nieduże ściernice, nie wiem, tam 100,
100-120 garnkowe takie kamienie szlifierskie, no wiecie takie. I zamiast tego, co na tej małej frezarce mam, dobra, tutaj cyknę zasilanie tylko. Idziemy tam. Tylko, że tutaj bym musiał trzpień jakiś dorobić. Bo to wiecie, tutaj tym... O, już się plecami zahaczyłem o stół. Krążek ten gumowy, on jest niby że twardy, no ale to jest zawsze podatne na odkształcenie, nie? A tak jakbym zrobił taki kruciec jakiś, czy do tego adapter, bo widzicie, tutaj tarczkę mam. Znaczy tych tarczek to mówię, to mam tą grubo. I szersze, i węższe, i różne średnice. To nawet nie wiem, tutaj będzie na tym coś pisać, czy już nie widać. Bo to tam kiedyś używałem, ale mi się rozkręcała. I też nie wiem, dlaczego mi się rozkręcała. Skoro to kręci się, patrzcie, w tą stronę się to kręci, w prawo, tak jak zegarek, tak jak teraz by patrzeć. Tu zęby też są tak, że to się kręci w tą stronę, czyli się kręci tak, a nakrętka jest, że sama z siebie dociąga. Za małe podejrzewam, mogłem to inaczej wytoczyć, żeby tutaj ten, wiecie, opór, ten kołnierz był większy, taki z 10 mm na promieniu, przynajmniej tak jak tutaj to czarne jest na tarczy, nieszlifowane. O, widzicie? Albo dać jakoś zamiast tyle podkładek z tej strony, to poszerzane jakieś podkładki. I tak albo na to zrobić taki ten jakiś adapter, żeby te kamienie do szlifowania, albo nowe takie coś u tego wytoczyć, tylko na dzień dzisiejszy to karka nadal w rozsypce stoi, a już miała być zrobiona i jednak człowiek się tam nie wywiązał. I co? I wtedy to się montuje tu. Uchwyt jest ściągany i to wchodzi tutaj prosto w pinole, bo to na tym stożku się tutaj tylko trzyma, że o, tu. No i bym taka, wiecie, szlifierka była. Chłodziwo też by można puścić, bo tutaj to działa. Ale tak. No bo chciałem nawet, mówię, wezmę sobie, jak miałem cały ten, no dajmy na to, że z takiego czegoś robiłem te kamienie, czy tam do tego, te co szlifowałem do tej dużej szlifierki, nie wiem jak to się nazywa, chyba kamień, czy wpust ustalający, jakoś tak, tu na podkładkę dwa nożyki miałem. O. No i to chyba z takiego, no nieważne. No ale dobra, miałem to tak wkręcone, to mówię, bym sobie to przestawiał tak tylko, że czy w jedną, czy w drugą stronę bym tu wystawił. Dobra, tu jest jaśniej. Tu bym wystawił, tu bym głowicę skręcił to 90 stopni. No i wtedy bym nie miał tak, tylko bym miał tak. I bym mógł jechać, wiecie, pociąć równiutko. A ja to kątówką jechałem, no to takie, wiecie, no, na dwa razy sobie obróciłem, żeby nie ciąć jak kiełbasę, ale to i tak tak byle jak poszło, a tak to bym, wiecie, frezikiem, frezikiem, frezikiem i by było. Ładnie pod kątem poustawiać, żeby to frez do materiału było tutaj 90 stopni. Prostopadle. I kurczę, coś muszę nad tym pomyśleć jeszcze. Chociaż teraz, jak mam wczoraj przyszedł ten trzpień do tarcz, to może tam jakieś pod tym wykopię te tarcze większe, a nie w tą stronę, i sobie zrobię tam. Tu też nie mówcie mi, że szlifowałem na tym. Ja wiem, że szlifowałem syfu kupa, ale nie jadę tutaj posuwami nasze ani góra dół, ani do maszyny, do siebie w tą stronę. Wszystko to w odkurzacz powciągam.
Czyli tutaj było to bez tego, bez chłodziwa teraz. No to takie coś, to widzicie to w odkurzacz. Spróbujemy, zaraz wciągnę. Dobra, jeszcze wiecie, jakbym to zamiast kamery pędzel w drugą rękę wziął i poprzecierał, to by to do czystego poszło, że wiem, że to jest zabójstwo dla prowadnic, ale mówię, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Co chciałem, zrobiłem, może nie wszystko, bo to więcej chciałem zrobić, ale mówię, umordowany tą kotłownią trochę jestem i wylęgarnią, bo i solenia i teraz te mrozy, no to w kotłowni w nocy też trzeba było iść do kotłowni, a to takie coś wyszło. Dobra, bo to za długie te filmy będą. Kota nakarmimy i do chałupy i później na wylęgarnię, bo jeszcze chyba dzisiaj będę ikrę przenosić ze słoi z wylęgarni na podchowalnię i może jeszcze dzisiaj, a jak nie dzisiaj, muszę policzyć ile to tam jest stopnia dni, to drugą partię, te pierwiastki, co ta drobna ikra, no to mówię, albo jeszcze dzisiaj, albo jutro będzie do solenia to. A mamy którą? Sobota, 3 godzina, 15 po 3. To jeszcze trochę zajęć mam. Na razie, cześć.